Olimpia Grudziądz solidnie przygotowuje się do rundy wiosennej. Biało-zieloni od tygodnia trenują już w Grudziądzu. Wcześniej natomiast zespół z Piłsudskiego był na obozie przygotowawczym w Cetniewie. Jak okres mobilizacji przed wiosną wygląda okiem Arkadiusza Aleksandra? No Na pewno ciężko trenowaliśmy, bo mieliśmy po trzy treningi dziennie, więc był to okres bardzo ciężkiej pracy. Pracowaliśmy przede wszystkim nad e, wytrzymałością, wydolnością i siłą. Trenujemy teraz na własnych obiektach, tutaj na sztucznej murawie, w Grudziądzu. Treningi troszeczkę inne mają charakter, trosze, troszeczkę więcej operują piłką i widać, że teraz bardziej zbliżamy się do ligi. Już jutro w Gdyni podopieczni Dariusza Kubickiego zmierzą się z Arką Gdynia. Jak to nadchodzące spotkanie skomentował były zawodnik Arki? Szanse zawsze są duże, ale wiadomo jest okres teraz takiego ciężkiej pracy, wzmożonej przygotowania fizycznego, więc Wynik chyba sprawa drugorzędna. W tych sparingach, które graliśmy też widać było nasze zmęczenie. Wiadomo, każdy chciałby wygrywać te sparingi, ale czasem nogi nie nie dają i wygląda to różnie. Mecz sparingowy w Gdyni już jutro o godzinie 11:00.